Siemano, witam już w 5. odcinku Titanfalla, tak jest, Kamil 5 dni z rzędu wrzuca film. What? Ale mniejsza o to, ostatnio z Bitim razem już ustawiliśmy sobie tą antenę całą, żeby wysłać ten sygnał ostrzegawczy i teraz będzie bitka znowu, więc nie wiem, ten ziomek, ten blisk, czy jak on się tam nazywa, nie wiem ile on ma tych jeszcze podwładnych, ale cały czas klepie jakiegoś jednego i kolejnego wysyła na jego miejsce, więc musimy sobie jakoś poradzić. Let's do this. Dawaj, dawaj mi tego ziomka, jak on tam się, Richter na... No. Zlikwidujcie tego pilota. Okej. Załatwcie niedobitków z ruchu oporu. Nadciągają kosiarze. Richter, not so fast. Żołnierze, zablokujcie sterownię. Wykryto nieprzyjaciół. Przyjąłem, blokujemy wejście, zapewnimy wsparcie. Wow. Się muszę chyba bardziej postarać. Dobra, leżeć, frajerze. Te najgorsze są, naprawdę. To są chyba nasze wieżyczki, tak. Czekajcie, tutaj się chyba G coś strzelało. Ku, namiar. Postawię sobie może tutaj... Cyk. Ej, twarde są te. Dzieje się, nie ukrywam. Strasznie skacze ten mały robocik. No dobra. Uwaga, wykryto anomalię. Być może to wrogi tytan. Oh my fuck, oh my fuck. Szukam kogoś do awansu, ale też kogoś do zabicia. Od was zależy, które się wam przytrafi. Okej, dobra, dobra, dobra. Czekajcie, kurde. Richter, mam dla ciebie złe wieści. Generalnie. Wszyscy zasługujecie na śmierć. Osiłek tak zwany. Mam ten rdzeń salwy już odpalony, ale nie chcę go używać na tego gówniaka. Bo tu jest zaraz boss. Rdzeń salwy gotowy. Nie chcę, BT, nie chcę. Wykorzystamy go zaraz. Bo tu jest zaraz Richter, pewnie sam przyleci. Co to? No tak. Masz ochotę na prawdziwą walkę? No tak. Zobaczmy, na co naprawdę cię stanie. A może boisz uciekać, tchórzu? Zamknij dupę. Przepraszam, że się uniosłem, ale denerwuje mnie ten koleś. Wyskakuje mi tutaj przez radio i coś zaczyna śpiewać. Zaczynamy. Okej, dobra. Rdzeń salwy gotowy. Dobra, ten rdzeń może. Żomo, nie ze mną takie numery. Kurde, ale to jest słaby koleś. Pamiętacie z tą laską jak się biłem? Masakra, to... Ej, trochę mnie obił jednak. Fuck me! On mocno uderza. I to bardzo mocno, bym powiedział. Bateria potrzebna, tutaj jest bateria. Dobra, zamknij dupę. Po same piekło. Powiem wam, że nie patrzyłem się na swój pasek zdrowia i trochę to było, no jakby zaskakujące, że mam tak mało życia w pewnym momencie, bo w ogóle nie zbierałem tych baterii, żeby się odrodzić. Pilocie, zalecam wysiąść. Dobra. Bity, nie musisz mi mówić. Okej, tego sprawdzę. Grenie, odpalaj! Tak jest, przesyłanie aktywowane. Działa, moc transmisji 25% i cały czas rośnie. 25%. 60%, dobrze jest. Jeszcze trochę, 80%. Mamy maksymalną moc sygnału. Coś się odwali, zaraz mam wrażenie. Przesyłam strumień danych, czekam na odpowiedź. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest. Oby. Jasne. Tu komandor Sarah Briggs z korpusu łupieżców należącego do SRS. Identyfikuj się. Komandor Briggs, tu BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Przekazać dane wywiadowcze flocie powiązanej z jednostką SRS. Przyjęłam. Cieszę się, że jesteście cali. Pobieramy dane, które nam wysłaliście. Okej. Czyli prawdopodobnie ich uratowaliśmy. Będą wiedzieli o ataku. BT-7274. Rejestrator mówi, że twój poprzedni pilot zginął. Zgadza się. Kapitan Dylas Timosa zginął w akcji. Jestem obecnie połączony z tymczasowym pilotem, strzelcem Jackiem Cooperem. Zaraz. Lastimosa połączył cię ze strzelcem? Tak. Nie miał innego wyjścia. Rozumiem. Przeniesiemy cię do wykwalifikowanego pilota. Sprzeciw. Cooper to mój pilot. Nasza skuteczność bojowa przekracza obecnie 90%. Proszę, no właśnie, szmato. Połączenia. Co ty sobie myślisz? Masz szczęście, że jesteśmy przyparci do muru. Zgoda przyznana. Taka pochwała od maszyny to rzadkość. BT. Dzięki zebranym przez was informacjom udało nam się namierzyć Arkę. Znajduje się w bazie IMC tutaj na Tyfonie. Nie mamy więcej czasu. Chodźmy. Wites. BT, jak ty mnie teraz zaimponowałeś, chłopaku. BT, ja dołączyliśmy do ocalałych żołnierzy z 9 floty ruchu oporu. Komandor Sarah Briggs. Jest dowódcą naszej misji, której celem jest przechwycenie źródła zasilania zakrzywiacza, czyli Arki. Już widzieliśmy tą Arkę wcześniej. Pojebana akcja z nią jest. Słuchajcie, naukowcy IMC stworzyli zakrzywiacz. To broń, którą można zniszczyć całą planetę, ale nie zadziała bez swojego źródła energii, którym jest Arka. Wasze zadanie to przejęcie Arki, nim opuści bazę lotniczą. Luźniutko. Korpus łupieżców, przygotować broń! Się na zrzut Tytana. To chyba będzie jakiś final mission. Wow. Dobra, BT. Teraz albo nigdy. Co im musimy rozwalić? Nie zbliżymy się do statku. Wyrzut na pozycji. Grenir gotowy. Wszystkie wyrzutnie akolita uzbrojone. Tu komandor Blitz. Strzelać bez rozkazu! Ognia! Nie wiem, co ja stąd walić. Jakiego ja mam Tytana w ogóle teraz? Czekajcie, bo ja muszę secha zmienić go. Tym napierdzielałem. No właśnie, o to chodzi. Kolejne Tytany IMC. Zacznijmy ich do defensywy. Dalej, napierać! Napieramy, tylko muszę się tutaj trochę podchylać. Salvo. Fuck me. Mam 0 hapa. Gdzie tu jest jakaś... Czemu oni są jeszcze... What the fuck? Miałem bardzo dużo życia, a później nagle nie miałem nic życia. Dobra, muszę być bardziej ostrożny, się chować za tymi ścianami. Rdzeń salny gotowy. okręceni laserem. Wow. Dostańcie się do podziemnego wejścia. No co taka Tiona jebnięta? Wiem, dobra. Healing delikatny. Ładowanie rdzenia laserowego. Dobra, ha, nie jest źle, ha, wchodzimy dalej. Tutaj jeszcze śmieć. Dobra, ścimy jaja. What the fuck? Co, nie padł? Jakim cudem ten ziomek nie padł? Muszę się dostać do tych zielonych baterii. Fuck me! Nie jest ciekawy. Do jakich tuneli, tam? Co, jakieś healingi gdzieś jeszcze? Wow! Ja tego nie przeżyję. Dobra, tam mam jakąś baterię, muszę sobie po nią pójść. No nie jest to misja łatwa. Dużo mnie to nie wychylało też. Gdzie oni poszli, by the way? Dobra, z nich wypadają te baterie. Nice. Bateria. Nie, no znowu jest źle. Dobra. Killing kolejny, niedużo, ale zawsze coś. Ej, gdzie te ziomy poszły w ogóle? Do tuneli. Dobra, tu jest nasz. Dobra, bateria, zajebiście. Pociąg 4, pociąg 2, zablokujcie ten obszar. BT, pilocie Cooper, za mną, idziemy. Uważaj, to jest ona, tak, to jest Sarah Briggs. Nie przejdziesz. To jakiś skopielacz, tak? Stawiamy sobie cyk. Kurwa, chuja widać. Luźno, luźno, Sara. Tego się chyba nie da rozjebać. Idziemy, spokojnie, spokojnie. Przydałyby się jeszcze jakieś... O, tam jest, dobra. Baterie. Reloading. Ja pierdzielę. Halo, ma się napierdala tym swoim. Zabiłeś mnie po raz ostatni, wypędzić. Pierwszy raz masz broń w ręku? Ta, pierwszy ziomek. Dobre strącenie, pilocie. Kontynuujmy. Healing. Dobra, jest rdzeń salwy jak coś. Proszę bardzo. Mówisz masz. Dobra, tam jakiś healing jest chyba znowu. To jest healing. Nice! Dalej, pilocie, za mną. Lecimy, Sara. Tylko we dwoje już zostaliśmy, trochę było nas więcej chyba. To była ta łatwa część. What? Jaka łatwa część? No, dobrze ci idzie, Cooper. Jeśli o mnie chodzi, licencję pilota masz jak w banku. Dzięki, dzięki, ale to chyba nie jest mój największy problem w tej chwili. Zabierajmy się do domu. Co to jest? A, nowy Tytan. What? Nie! Zdążymy jeszcze przechwycić Arkę. Sterowanie przekazane pilotowi. Nie chciałem wychodzić. Ruchy! Zbliżają się wrogowie. Ona szybszego ma Tytana niż ja, 100%. BT, ruszaj dupę. A nie, tu są nasi, dobra. Myślałem, że zostaliśmy we dwoje. Dobra, tu jak coś mam ten healing. Fuck me, gdzie ja się wpierdoliłem? Co mnie tak napierdalało? Nieźle strzelasz, nie zatrzymuj. Nice, nice. Kto nas otoczył? Spokojnie. Tam. Ja tutaj flankę robię. Skubaniec jak się chowa. Dobra, bity trochę kucni. Ajajaj. Dobra, mamy rdzańc kolejny. Healing tutaj. Dzięki, dzięki. Gdzie typy są? Fuck me. Dobra, ja jestem teraz cofam. Łatwo, łatwo. Jeszcze to działa, no co za gówno małe. Dobra, rozwalone. Dobra, ja się tam pierdalam. O kurwa. Dobra, co jest? Ale mi się szybko tutaj ten rdzeń salwy ładuje, masakra jakaś. Dobra, idę za tą Sarą, ona chyba wie gdzie idzie. Czy nie wie gdzie idzie? Zbliżamy się do Drakonica, tak trzymać! Wow. Co to było? Wow! Ale mnie wkurzają te kleszcze. Ale dobra. Zbliżamy się. Gdzie ona strzela? Do kogo ona strzela? Znowu zostaliśmy we dwoje, nie wiem, nagle oni znikają, a później się pewnie znowu pojawią. Oby. Wszystkie siły ruchu oporu do Drakonica. Nie dasz mi rady. No tak, jesteś randomowym Polarisem, na pewno ci nie dam rady. 100%. Randomowy Polaris będzie mi gadał, że ja mu nie dam rady. Do czego to doszło? Dobra, salwą wjeżdżamy. Nie ma czasu. Wow. Wow, spopierać. Ja jestem. Te spopielacze są irytujące i to maksymalnie. Dobra, mam rdzeń. Tu jeszcze skurczybyk jeden. Nie umiem tak wręcz się bić, bez kitu. No widzę. Ale ja mam mało hapa, BT nie czuje, że dostajemy. Ja się muszę wychylać gdzieś. Kurde, dobra, idę. Tam z tyłu były jakieś baterie do wzięcia, ale to już chyba za późno na to. Wow. O, dobra, jest bateria. Chyba nie ze wszystkich wypada ta bateria, szczerze mówiąc. Zakończono wszystkie procedury. Gotowość do startu. Startują! Musimy się dostać na statek! Unik, dziwko! Gdzie oni startują? Nie mamy wyjścia. Musimy dogonić ten statek. Nie pozwól im uciec. Na rampę! What? Arka zmierza w twoją stronę. Żmija się wszystkim zajmie. Do zobaczenia. Jak ja mam ci zdążyć za tym? Do statku! Ścigamy ich! What the fuck? Dobra, to są nasi. To jest ta Arka? Mówi komandor Briggs. Musimy odzyskać wszystkie czasy, bez odbioru. Wow, by the way, to w jakich... Woo! Nadciągamy! Kapitan Mias Tractona. Jaki mamy krajobraz? Wroga eskadra! Namierzać! Zaskoczyliśmy ich! Zjarać ich! List 2! Rakieta zeszła z toru. Coś trafiam się, nie? Okej. Ja tam raz zajebię tak. Na wszelki wypadek. Co to było do diabła? Ktoś coś widzi? Co jest? Analiza wrogiej jednostki. Co to jest? Żmija. BT, lepiej mnie łap. Mam cię, młody. Trzymaj się. What the fuck, BT. Miło, że jesteś. Nie ma za co. BT. Okręt Malta na 10. Pilnuje Drakonica. Nie przebijemy się. Cooper, potrzebny mi pilot, który zabezpieczy mostek Malty. Komandor Briggs, tu kod 6-4, zabierzemy go. BT, musisz nim rzucić. Co? Jezu, znowu BT... Tak jak ostatnio. Masakra. Ruchome platformy wprowadzają szereg zmiennych do trajektorii rzutu. BT, kurwa, traf lepiej. Powodzenia. What? Nie możemy cię podstawić bezpośrednio pod mostek. Nie przebijemy się przez te działa. Wyrzucimy cię na równie. Będziesz się musiał dostać na dziób. Kontakt z lewej. Cooper, podlecę tak blisko jak się da. Wyczuj moment, żeby skoczyć. Teraz, dawaj! Czekaj! Niezły skok! Będziemy. Dobra, osłaniane teraz. The fuck? Masz jednego pod schodami. Nie mam życia praktycznie. Są tuż obok. Uważaj z lewej. Dobra. What the fuck? Nie mam żadnych granatów. Zaraz mi się ammo jeszcze skończy. Mocne one są. Ładnie go załatwiłeś. Dobra. Co to jest za broń? Dobra, ta niewidzialność fajnie działa tutaj. Dobra. No jest spoko broń, tylko trzeba trafiać niestety. No właśnie. Chłopaki, tu jest tak jakby chaotycznie. Oh. Pracujemy nad tym, wytrzymajcie. Cooper jest w drodze do głównej baterii ciał Malty. Nie jestem pewien, czy to wystarczy. Cooper, pośpiesz się. Spoko. Opuścić statek, opuścić. Dobra, chłopaki giną trochę jakby. Straciliśmy brak stąd. Trzymać kurs. Kontakt! Wypierdalaj mi stąd, co ja mam tutaj robić? Rozpierdalać to działać? Wow! Fuck me. Nie, czemu ja się tam pakowałem? Fuck. Zero amunicji. No nie, no nie. Więcej was matka nie miała. Gdzie ja mam iść, gdzie? Tu mam coś, nie, dobra, tutaj nie, mam po prostu po kolei chyba działa rozwalać, mi się wydaje. Ojajaj. Dobra, tam jeszcze ktoś się kryje, nie? Fuck me, gdzie ja jestem? Dobra, to nie było do końca przemyślane. Okay. 6-4 wkraczają na pokład. Na pokładzie Malty są wciąż działające działa przeciwlotnicze. Trzeba je wyłączyć z poziomu mostku, żebyśmy mogli się zbliżyć. Robi się. Z poziomu mostku? Nieźle, Kup. Dobry ogień osłonowy. Dobra. Spoko, spoko, mordy. Potrzebna pani pomoc. Przyjęłam, Ber. Jestem w drodze. Tu chyba nie, tutaj nie ma sensu. Można się dostać przez tamten hangar. Jakieś pomysły? To jest który hangar? Zamknij drzwi i trzymaj kurs. On chyba nie myśli, że... Nie, czekaj. Za mną. Kocham tę robotę. Nigdy nie jest nudno. Po prostu rusz tyłek, Davis. What the fuck? Teraz ich załatwimy. Goblin prawo 6 przygotować. Kontrola przed. Co?! What?! O tak mnie zabili. Nigdy nie jest nudno. Po prostu rusz tyłek, Davis. What the fuck? Dobra, leżał. Na spokojnie, na spokojnie. Nie umieraj. Dobra. O kurwa. Tam chłopaki. Tam jest mostek. O, zajebiście, zabili ich. Tędy. Dobra chłopaki, spokojnie, ja pierwszy raz na misji jestem takiej. Tu jakieś kurwa przeskakiwanie ze statku na statek. Trzymać ogień, jest kuloodporna. Wysadzimy szybę, zająć pozycję. Jak chcecie to zrobić chłopaki? Kruk na półpiętrze. Ładunki gotowe. Ej, kup, patrz jak to robi 6-4. Jacek Cooper, gotowy? Jestem. Uwaga, odpal! Czysto? Czysto! I tak to się robi. 6-4, do mnie. Cooper, idź do konsoli kapitana i wyłącz działa. Okej, jestem. Wyłączamy. Łatwiutko. Komandor Briggs, Malta jest nasza. Rozumiem, 6-4. Cooper, wciąż masz kontrolę nad mostkiem. Użyj swojego mechanorza, żeby ustawić się za Drakonisem. Barker, dostarcz BD do Coopera. Tak jest, robi się. Trzymaj się, blaszaku. Do wszystkich, zlikwidujcie wrogie cele i udajcie się do Drakonisa. To jest to! Jesteś za nisko, drążek do siebie! Panie, to nie jest takie proste. Bóg, kierujesz się w złą stronę, odleć w lewo. No przecież kurwa staram się. No. Nie będę skrywał niańki. Dawaj, BT, lecimy. Gotów do przekazania. Dawaj, BT. Cooper, zapewniamy ci wsparcie. Przejdź na pokład i dostań się na Drakonicę. Ja pierdzielę, kolejna samobójcza misja jakaś. Budu 1, Żmija na pozycji. O kurwa. To już jest koniec, pilocie. To ten ziomek, co rozwalał wszystkie nasze samoloty. Nie ukryjesz się. Statki bardziej. Wroga atakuje. Żmija 1 wycofuje się. Raz 4 widzę go 0923. Wkraczajcie. What the fuck, zaraz padnę. Dobra, z mi jaja. Czym on mi tak zajebał? I oczywiście żadnych baterii nie ma. Nie, dobra, tu są, ej, zajebiście. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Zajebiście, dobra, bierzemy to gówno. Gotowy. Przegrupować. Mocniej, znaczy dużo ma życia. Tutaj wysiadasz. Może za czymś bym się schował. Dobra, ziomek, wyląduj tylko. Fuck me! Czym on tak napierdala? Biti, lecę, spokojnie. Komandor Briggs, tu BT-7274. Żmija zniszczony. Przyjęłam. Wejdź na pokład i zabezpiecz Arkę. Tak. Cooper, szykuj się do rzutu. Zalecam wysiąść. Czekaj, muszę się naprawić. No wysiadam. Czy będzie tu jedna misja, w której nie będziesz mnie musiał rzucać? To jest pytanie. Let's go. Muszę uwzględnić opór aerodynamiczny. No musisz. What the... Ła. Fuck. Straciłem osłonę kokpitu. Muszę się schować. Super. Celuj w kokpit. No celuję, ale on jest jakiś kurwa niezniszczalny. Zabiłem go? BT, jesteś cały? Lewe ramię zniszczone, ale funkcjonuje nadal. Czyli statek traci wysokość. Czyli prawym rzucasz. Dawaj, rzucaj mnie prawą ręką, odbity. A nie, już jesteśmy na tym statku? Tutaj. Zbliżamy się do osłony Arki. Zbyt duża, żeby ją unieść. Musimy improwizować. Co on chce zrobić? Chce ją rozjebać? Już to zaraz wybuchnie. BT, poczekaj, mordo. Cooper, musisz mi pomóc. No. Szybko, trzeba zabrać stąd Arkę. Mamy mało czasu. No co mam z tym zrobić? Tędy, Cooper. Okej. Zabierz stąd Arkę! Niemożliwe, jesteśmy w pułapce. Co ty robisz? Protokół trzeci. Nie stracę kolejnego pilota. Uwaga, kolizja. This that fresh whip. Polar checks, receipts, stash, straight to the pond, dripping. I've been gone too long, feel like it's all different. Swear I've been always specific in between destinations and flying over the Pacific and all these jets that we rented. I've seen niggas fumble with frames trying to keep up their image. I write writtens to break the bars of your mental prison. Stencil hieroglyphs.